żaden z pisarzy, żaden z ekonomistów, żaden z analityków finansowych nie miał odwagi napisać do końca prawdy. Ta książka była napisana dla Chińczyków. Dzisiaj dzwoniłem do wydawnictwa. Pana kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zresztą tą konferencję otwierał premier Pawlak. Do momentu tej konferencji właściwie było tylko polskie tłumaczenie, czyli do dzisiaj nie wiemy, czy przeczytali Francuzi, przeczytali Anglicy, przeczytali Amerykanie. Być może, że jesteś jednymi z niewielu, którzy mają, dostęp. Nie, w angielskim się ponieważ nie
wobec tego to, że się ta książka ukazała w języku polskim jest wyrazem jakiejś nieprawdopodobnej determinacji wydawców. Ja zadzwoniłem do tego wydawnictwa. Okazuje się, że są to ludzie z Solidarności walczący z portal opcja na prawo. Ludzie odważni, ludzie prawi i ludzie bliskich nam poglądów. Tak, książka w tej książce nie ma właściwie dla mnie przynajmniej ja się tym interesuję. Wnioski są po prostu nieprawdopodobne. Po przeczytaniu tej książki nie tylko się zgodziłem z kolegą, że każdy tą książkę powinien mieć, ale też chyba dla każdego świat będzie wyglądał inaczej. Inaczej. Bo
jak to wszystko działa. Tak książka została wygląda na to napisana bardzo lekkim językiem dla polityków chińskich. Mogli podejmować prawidłowe decyzje. Song Hongbing jest człowiekiem, na którym jednym z najbardziej nie tylko światowych, ale głównie chińskich. I jak można zobaczyć, Chiny się rozwijają, być może Chiny za potęgą na świecie. Więcej książki nie można zlekceważyć, bo analizy dokonane i wnioski wyciągnięte nas. Dlaczego jeszcze
wyraził Mike Malone, jeden z największych teoretyków handlu złota. Czym system finansowy nie zna reguł, którym którym podlega system finansowy, zostanie zmasakrowany. Fakt, że nasza gospodarka już jest właściwie zmasakrowana. Zdaję sobie sprawę, z tego, jak to wygląda. Po prostu dlatego ta cała gadanina o wolnym rynku, o emeryturze, ona cały czas jest pozbawiona tej warstwy stosunkowo
będzie naprawdę. Fachowcem niż wielu posłów. Wszelkie umowy, czy to jest traktat lizboński, czy to jest do Światowej Organizacji Handlu, czy udział w rundach GATT, te wszystkie rzeczy są dobre. Te wszystkie są dobre. Problem polega na tym, że one nie są dobre. Osoby, które wiedzą, o co chodzi, wiedzą, jaki jest nasz polski interes. Moglibyśmy wyciągnąć korzyści. Niestety nie wiadomo, z jakiego powodu tych zysków nie osiągamy. I pierwsza rzecz, jeden z punktów w z punktu widzenia naszej gospodarki, na który zwraca się
budżetowego. Finansować. Z pożyczki z Narodowego Banku Polskiego. Z banków komercyjnych. To jest nawet nie jest zawarte i uchwalone, jest zawarte w konstytucji z artykułu 220. Pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w Centralnym Banku Państwa. Załóżmy jest likwidatorem i musi pożyczyć te pieniądze na procent. Jest to kompletny absurd. To w sposób naiwny, że gdyby budżet państwa sobie tak mógł pożyczałoby tych pieniędzy bardzo wiele i byłaby
to nie jest prawda. Dlatego, że gospodarka potrzebuje optymalnej ilości pieniędzy i ta optymalna ilość pieniędzy jest opisana w wzorze Ricardo Loka. Prosty wzór, że masa pieniądza razy ilość obrotu. Pieniądze, które są potrzebne. I jeszcze przez uzupełnione przez Irvinga, który tam jeszcze wstawia, żeby to było prawdziwe. Dodaje tam jeszcze pieniądze pożyczone z banku. My nie możemy z własnego banku pożyczyć pieniędzy. Nawet jak wiemy, że
człowiekiem, który ten konsensus waszyngtoński wymyślił. No i to jest taki trochę mdły wywiad. Trochę większą kontrolę rynku finansowego i tak dalej. No i w sumie ten budły wywiad gospodarka wielu krajów. To jest wielu ludzi bez lekarstw. To jest wiele ludzi bez i tak dalej, i tak dalej. Te drobne pomyłki, które i konsensusu waszyngtońskiego skutkują tym, co aktualnie mamy. Nie jesteśmy właścicielami, tego, co tutaj rośnie. Wszystko jest zadłużone. Gdyby Bank sposób emitował pieniądze, to nie mielibyśmy takiej sytuacji, że w 90.
To już jest katastrofa. Po prostu jeżeli jeszcze jakby dołączymy do tego to, że w naszym PKB mają udział wielkie korporacje, które są bardzo sprawne, świetnie zarządzane i tak dalej. To się okaże, że my jako Polacy w zasadzie już nie takie po prostu zdychające państwo, które robi to PKB. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, że pensje urzędnicze również wliczają się PKB. No to jest taki wskaźnik troszeczkę absurdalny. I gdyby porównać główne elementy PKB, to struktura w polskim PKB, to struktura zupełnie została odwrócona. Zapasów nasz eksport już właściwie
bardzo, bardzo słaby. Właściwie nasz kraj zaczyna obumierać. No, warto tutaj nadmienić, że nasze zadłużenie przekroczyło 1 bilion złotych. Jak się mówi, no to to nie to jest około 25 tysięcy złotych na każdego obywatela. Niezależnie, czy to jest niemowlak, paromiesięczny, czy starzec, czyli rodzina. Na czteroosobowa jest zadłużona na 100 tysięcy złotych. Ktoś powie, no to oni, myśmy tego długu nie zaciągali, to nie będziemy spłacać. Niestety tacy magicy jak Rostowski znajdą sposoby, żeby z nas postacią, czy bezpośrednich podatków, czy
dlatego, że pokazuje tam na przykład
różne względy, to nie tylko kwestia sytuacji gospodarczej, ale tego, że przy odzyskiwaniu różnych firm, które polityków, wywiadowców na świecie, doradza po kolei wszystkim prezydentom Stanów Zjednoczonych. On powiedział tak. Wolny rynek to jest kategoria polityczna. To jest że jest to pewien taki po prostu zabieg semantyczny, pewna figura retoryczna. Rozumiemy pod pojęciem wolny rynek naturalny, czyli ktoś ma produkt. Продукт.
wzajemnie ustalają relacje i wartość. Natomiast tak nie jest.
organizacji daje państwu niezwykłe narzędzia, zabiegi, które by mogły obronić naszą produkcję, mogły obronić nasze usługi, mogły obronić do tego kościoła. Oni to promują na zewnątrz. Na zewnątrz. W Afryce, w krajach w tym
bardzo trudny jest określić polskie interesy. No to jest chyba wypowiedź jedyna w skali całego świata, że polityk jakiegoś kraju nie wie, jakie są interesy jego państwa. Takie rzeczy mogą się zdarzyć w Polsce. Na dodatek ta pani nadal jest bodaj europoposła. Co po prostu rzeczy nieprawdopodobne. I bo czemu służy gospodarka? Ta gospodarka czy ekonomia jest sztuką gospodarowania. A czemu ma służyć? Ma służyć ludziom. Państwo komu ma służyć? Ma służyć ludziom. Nie jakiś produkt. Czemu tam nie wiadomo jakimś bytom po prostu wymyślonym ma służyć ludziom. Myślimy jak Niemcy, tylko Niemcy jeszcze dbają o swoich obywateli, a my tutaj musimy się bronić sami.
jeszcze raz powiedzieć, wolnego rynku nie ma. Wolnego rynku nie ma. My musimy dbać o swoje interesy. Jest, jeżeli te interesy mamy wspólne z innymi krajami. Ale nie może być tak, że my dbamy w zasadzie gościnności o interesy innych, którzy nas woli naszej gościnności nie odwzajemniają. Handel, gospodarka to jest wymiana. Nie może być popatrzeć, ile importujemy z Niemiec, a ile Niemcy od nas importują.
książce Song Hong Bing też stawia ciekawą tezę. Mianowicie traktuje zadłużenie Stanów Zjednoczonych kiedy on pisał książkę wydatki na obsługę zadłużenia, to znaczy lata odsetek, a także rat kredytu najważniejszą po ochronie zdrowia i obronie narodowej pozycji. Czyli widzimy, jak ten zadłużenia przygniata państwa. Też niesamowicie rośnie. I są Bing stawia te możliwości, żeby
Takie
redaktorów socjalistyczną ideologią, która pewnie te idee z mojego punktu widzenia no powiedzmy związanych z tym rynkiem naturalnym, bo niewolnym rynkiem idei, które w Polsce są zupełnie zmienił poglądy. To są ludzie, jest kilkanaście osób. Profesor Artur Śliwiński, to są ludzie, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie
liować, którzy rozumieją to. Jeszcze takim jakby nie są to opowiadacze. Nie są to opowiadacze. Bo jeżeli znowu nadejdzie jakaś recepta, znowuż ktoś wymyśli jakiś magiczny środek, to naprawdę źle skończymy, bo właśnie tej pory nas albo nie interesowała, a co jest ważne dla naszego życia, albo interesowało nas, ale
takiego. Do tej książki ja sięgam od dwóch lat przynajmniej raz w tygodniu i cały czas czegoś nowego się z niej dowiaduje. Ona też zmieniła moje myśli. Bardzo.